Także pocałowaliśmy klamkę. Dobra, jednak pomyłka. To był dom. A te przykryte planteką ruiny to był ten fortress. Mam nadzieję, że tu żadnego węża nie ma. Kurde, zarośnięte to to. A więc tak to wygląda, nic specjalnego. Niestety wszystkie ruiny zakryte folią. Tam wyżej jest cytadela, ale szczerze, po tym co zobaczyliśmy tutaj, już nam nie chce się tam iść. To co myślałem, że jest fortecą, okazało się właśnie tym domem z zamkniętymi drzwiami. Ale no powiem wam, że ktoś ma naprawdę fajną lokalizację. To prawda droga, taka jak widzicie, dojazdowa, ale każdy jeep ją pokona, więc myślę, że domek letniskowy ktoś ma konkretny. Teraz już siedzimy w metrze, jedziemy żółtą linią na przystanek Cedrika, 12 przystanek, jakieś pół godzinki jazdy nas czeka, więc tak. Nie wiem czy wspominałem, ale bilet na metro funt 60, lew 60 za osobę, czyli przyzwoicie. Zwłaszcza, że w większości krajów jest tak, że metro kosztuje ileś tam, a ileś tam, a jak jest to linia idąca do lotniska, to zawsze jest dużo drożej, a tutaj nie. No, chodźmy. Najbardziej otrapana kamienica w Sofii. No, zaraz pokażemy wam ją z zewnątrz. W środku no nie jest, nie ma źle, nie ma tragedii. W tym terminie blisko metra ciężko było znaleźć coś w przyzwoitej cenie, a tutaj zapłaciliśmy za dwie noce, nasze ostatnie w Sofii, 51 funtów. Czyli jakieś 100 lewa bodajże, tak? Jak się nie mylę. Coś takiego. Jak wchodziliśmy do kamienicy, to po prostu tragedia. Sama kamienica gorsza niż na Kazimierzu kilkanaście lat temu. Tragedia. A, jeszcze widok wam pokażę. Żeby nie było, że wiecie, że wybieramy bez widoku. A było napisane, że będzie widok. Jest widok? No jest. Spoko jest, kraty są, czujemy się bezpiecznie. Kamienica została wybudowana w 1914 roku. I chyba od tamtego momentu, ani razu nie była remontowana. No ale piękne tema, zdobienie. No. Szkoda tylko, że wiesz, nikogo chętnego do odremontowania. Czereszki za 2 lewa, za 0,5 grama, bogactwo. A w zoologicznym też jest wszystko, proszę was. Jakieś takie coś bym poszukała z przyzwoitą ceną raczej. Nieduże ziorka, tu są po 4,50. Nie, bo nieduże ziarna. To jeszcze mniejsze są. O te no. Po prawej fajna kamienica, a po lewej niezbyt fajny betonowy moloch. Dzisiaj buduje. Mam to widzisz? To jest to gwiazdą? Czarną gwiazdą, no. Pałac Kultury w Sofii trochę się różni od naszego pięknego podarku komunistycznego w Warszawie, ale ten też pewnie jest z czasów komuny, tylko odnowiony. Ja pierdziu, się oparzyłem dotykając tej blachy. Masakra. Nasz ostatni dzień buforowy w Bułgarii, w Sofii. Zostawiliśmy sobie taki luźny dzień na wszelki wypadek, gdyby doszło do jakichś komplikacji na trasie albo coś. Więc tak, wczoraj oddaliśmy samochód, jak wspominaliśmy wcześniej, a dzisiaj łazimy sobie po miasteczku. Nie mamy, szczerze to nie mamy żadnych konkretnych planów. Jest parę rzeczy, które chcielibyśmy zobaczyć, ale oczywiście są nieczynne z racji tego, że jest przez sezonem. Tak jest. Dokarmiliśmy koteczki, kupiliśmy dużo karmy. Jeszcze musimy wysłać maila do menadżera hotelu, żeby dokarmiali koteczki. Poza tym jakieś tam magnesiki, upominki dla rodzinki i wracamy do rzeczywistości.
Jak oceniasz Bułgarię, Agata? Jak już mówiłam wcześniej wielokrotnie, jest to podróż w czasie do lat 80., 90. w Polsce. A poza tym, no cóż, były fajne wakacje. Szkoda, że takie krótkie. No, szkoda. Wakacje w Bułgarii były fajne, tylko że nie mieliśmy jakichś takich ekscytujących momentów. Tak, zabrakło ekscytmentu. Tak, że jak, powiedzmy, nie wiem, raftingu jakiegoś. Teraz żałuję, że w sumie tego nie ogarnęliśmy, bo... Bo się dało, to później, jak byliśmy właśnie w Rupite u Baby Wangi, to po drodze mieliśmy rzekę, na której był rafting i widzieliśmy, że faktycznie spływają, więc w teorii no można by było, ale też nie do końca byliśmy, powiedzmy, jak to nazwać? Technicznie przygotowani. No może technicznie i mentalnie też nie byłem jakoś nastawiony, żeby na to wszystko iść. Nie wiem, jakoś nie było. Może cały urlop tak to po prostu na mnie wpłynął, że się rozleniwiłem strasznie i jakoś nie miałem parcia na szkło. Następny urlop będzie zdecydowanie ciekawszy. Na zasadzie... Na pewno będzie nurkowanie, bo tego nie odpuszczę. I na pewno nie będzie to po prostu nudna Europa. Odnośnie nurkowania, chciałem nurkować będąc na wybrzeżu nad Morzem Czarnym. Ale męczył mnie strasznie kaszel, więc trochę słabo szukać takich atrakcji, więc niestety odłożyło się bez tego, no ale cóż, teraz już czuję się dobrze, plecy nie bolą. W zasadzie cały urlop przechorowaliśmy jak jedno to drugie. Starość, panie, starość, PESEL! SKS, SKS. A tu Kościół katolicki. Po polsku? Polska msza w niedzielę o 9. Czy co tu masz? Tu. Ugarujem bym Polś. No faktycznie. No. Czyli jakaś społeczność polska? Jest. Jest tutaj w Bułgarii, widzicie. Chadzamy krajem, cieniem, żeby jak najmniej w słońcu, bo jest tak gorąco, że się w głowie nie mieści. Panie lwie. Właśnie mieliśmy już śmieszną sytuację. Pani kelnerka zapytała nas, skąd jesteśmy. Widzieliśmy Poland, zrozumiała Holand i od razu smoke. Poprawiliśmy, że Poland. I straciła zainteresowanie chyba. Stwierdziliśmy, że tutaj zioło jednak musi dobrze rosnąć. Dobre warunki chyba, nie? Widzieliśmy właśnie takiego pana zadowolonego z siebie, niedawno szedł. Tak się nas kojarzyło. Tak nam przyszło na myśl, tak. Dokładnie. Spakowani, zwarci, gotowi. Kończymy naszą bułgarską przygodę. Wracamy metrem na lotnisko, no i stamtąd lecimy do Szkocji, do Edynburga, no a później jeszcze kilka godzin samochodem do domu. Także dziękujemy, że jesteście z nami do końca. Zapraszamy do subskrypcji, polubienia filmu i zapraszamy na kolejne odcinki. Pozdrawiamy, cześć! Cześć.